Cześć, Jacek Świat, Orma TV. Słuchajcie, dzisiaj wkrótko na temat chciałbym poruszyć kwestię uczucia głodu u dzieci. Słuchajcie, jest to temat, który obecnie bardzo często spotykam, mianowicie, że rodzice strasznie boją się o głód u dzieci, chcąc, aby za każdym razem ten głód był od razu zaspokajany. Słuchajcie, to jest bardzo duży błąd, w zasadzie błąd, który może mieć daleko idące konsekwencje w postaci właśnie otyłości, czy tendencji do otyłości. Dlaczego tak się dzieje? Mianowicie dlatego, że głód jest normalnym uczuciem, uczuciem, które każdy człowiek posiada. Jest to uczucie, które też jakby stymuluje organizm do poszukiwania pożywienia, ale z perspektywy fizjologii, w momencie, kiedy wchodzimy w stan głodu, organizm zaczyna uruchamiać szereg procesów fizjologicznych. Takimi procesami są przede wszystkim uruchomienie lipolizy, czyli odzyskanie zakumulowanej w tkance tłuszczowej energii. To jest następnie nasilenie glukoneogenezy, czyli odbudowy glukozy ze źródeł niewęglowych. Do tego właśnie służą aminokwasy, do tego także służy właśnie już wspomniana wcześniej lipoliza. Czyli inaczej, organizm wchodzi w stan szukania energii i wykorzystywania źródeł. Słuchajcie, jeśli my za każdym razem, kiedy ten głód się pojawia, od razu sięgamy za pokarm, my w pewnym sensie wyciszamy organizm. Czyli jakby ten organizm nie ma możliwości przetestowania, przetrenowania właśnie tych mechanizmów, w które wyposażyła nas ewolucja. I to powoduje, że przede wszystkim organizm własnych rezerw nie potrafi, można powiedzieć, efektywnie wykorzystywać. To również powoduje pewne behawioralne zmiany, typu, że w momencie zaraz uczucia głodu, my już panicznie się go boimy, zaraz go musimy zaspokajać, przez co automatycznie nie pozwalamy, aby organizm spróbował sam sobie w jakiś sposób z tych własnych rezerw tę niezbędną poziom kalorii odbudować, czy jakby wykorzystać te własne źródła. Słuchajcie, tu też jest dużo jeszcze innych elementów, na przykład taki temat, oczywiście ja mówię to trochę taką jako ciekawostkę, element poziomu inteligencji. Słuchajcie, dlaczego o tym w ogóle wspominam? To nie jest do końca sprawdzone, jeśli chodzi o badania, ponieważ jest je bardzo trudno zrobić, ale jeśli spojrzymy sobie do fizjologii, to pamiętajmy, że układ pokarmowy unerwiany jest przez część przywspółczulną, a część przywspółczulna jest częścią hamującą. Jest to mechanizm, który ma za zadanie, że w momencie, kiedy jemy i trawimy, to nie wykonujemy, czy nie biegamy, można powiedzieć, nie zdobywamy pokarmu. Jesteśmy wyciszeni właśnie po to, aby trawić. I to też jakby powoduje, że w momencie, kiedy my cały czas nie mamy tych okresów, można powiedzieć, postabsorpcyjnych, czyli tych przerw między posiłkami, kiedy każdy lekki głód od razu uspokajamy, my non-stop stymulujemy układ przywspółczulny, który automatycznie nas trochę hamuje. I później między tymi układami przywspółczulnym i współczulnym jest stała walka, która ma za zadanie jakby, że jeden chce trawić i wyciszać, a tutaj z drugiej strony drugi jest pobudzany, bo trzeba jakąś czynność, czy to szkołę, czy to aktywność fizyczną wykonać. Z tego właśnie względu fizjologicznie organizm potrzebuje mieć tych, można powiedzieć, trzy posiłki w ciągu dnia, ewentualnie dodatkowo mniejsze, tak zwane przekąski. Natomiast w pozostałych okresach międzyposiłkowych należy zachować, można powiedzieć, pewną dyscyplinę. I nawet jeśli pojawia się lekki głód, to ten głód nie jest w stanie wykonać, czy nie jest w stanie żadnych, można powiedzieć, nie niesie z sobą żadnych złych konsekwencji, a wręcz prawidłowe, ponieważ uczy organizm do korzystania z własnych rezerw. Słuchajcie, podobna sytuacja jest też z hydratacją. Ja dzisiaj na przykład na treningu rano, który miałem w parku, zauważyłem osobę biegnącą w bardzo wolnym tempie, która już z sobą niosła przy pasku około tam pół litra płynów. Słuchajcie, i to dążenie do nadmiernej hydratacji, ten strach przed odwodnieniem jest też w pewnym sensie powoduje nie do końca prawidłowe zmiany w organizmie, ponieważ nasz organizm nie uczy się oszczędzania wody. Czyli w momencie, kiedy ma jakikolwiek drobny dyskomfort, od razu sięga po tą wodę, czyli w momencie, kiedy naprawdę przyszłaby sytuacja, że musimy wytrzymać bez płynów, ten organizm ma z tym problem. Czyli tak samo ten nadmiar płynów nie jest korzystny. Tu nie ma co wchodzić w sytuację taką, że my się za każdym razem hydratujemy. I tu najlepszym przykładem jest taki współczynnik, który mówi, że jedna spalona kaloria to jest 1 ml dodatkowego płynu. Czyli jeśli mamy trening, który nam pochłania 200-300 kalorii, to my nie musimy do tego treningu spożywać płynów w ilości 1,5 litra. I druga sprawa, to jest jeszcze też bardzo ważne, to spożycie płynów nie musi być od razu w trakcie treningu. To może być zaraz po.
wręcz właśnie jest to nawet lepsze fizjologicznie. Dopiero przy bardzo intensywnych wysiłkach, przy startach turniejowych, to wiadomo, że te płyny mają za zadanie utrzymać pewną intensywność. Natomiast przy lżejszych uczmy organizm, żeby też, można powiedzieć, prawidłowo zarządzał płynami. Słuchajcie, kończąc ten film, chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że jeśli chodzi o okresy, o te uczucia głodu u dzieci, nie bójcie się tego. Oczywiście wiadomo, że dziecko musi prawidłowo zjeść 3 posiłki, mieć jakiś element tego posiłku, można powiedzieć, mniejszego, tak zwanej przekąski, ale jeśli jakkolwiek powstaje jakieś uczucie głodu i to dziecko też powinno to wytrzymać, dzięki czemu też usprawni procesy fizjologiczne. I analogiczna sytuacja, jeśli chodzi o płyny. Nie spożywajmy tego w nadmiarze, ponieważ nadmiar nic nie pomaga. Jest nawet większym obciążeniem, ponieważ rozrzedza osocze, ponieważ powoduje, że ten balast, jakim jest ten płyn, musi organizm z sobą nosić, czy to w trakcie treningu, czy w trakcie innych sytuacji. Zatem słuchajcie, racjonalnie podchodźmy, bierzmy pod uwagę, dlaczego nasza natura w coś takiego wyposażyła i róbmy to z głową, ponieważ cały nadmiar, czy nadmierny strach może w konsekwencji w zasadzie dać dużo złego, albo powiem inaczej, dać więcej złego niż pożytku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.